No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest nasz kolejny odcinek naszych przygód z grą Dayclay 2 z tej Human Suicide Techland. I w tym odcinku oczywiście kontynuujemy questa fabuły głównej, nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do dawania łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, no i życzę wam miłego oglądania. To Jack. Przywróciliśmy prąd w większej części budynku, ale windy nadal nie działają. Jak sytuacja u ciebie? Jestem na szczycie drugiej wieży i zastanawiam się, jak wrócić do głównego budynku. Czekaj, przed upadkiem trwała tam budowa. Może pozostał jakiś dźwig lub coś w tym stylu. Widzisz coś? To jakaś myśl. Dzięki. Co my tu mamy? Dobra. Ale to pewnie nie jest koniec. Nie jest koniec. O, woda. Okej, tego się nie spodziewałem. Mamy wejść tam do góry, nie? No, na razie jakoś sobie radzimy. Co tu mamy? Ciekawego? Nie. Przejście na skróty było, którego nie zauważyłem, no ale jeżeli tam wejdę, to doskoczę tutaj. Próbujemy. Okej, udało się.
A, zombiaki oczywiście. Bo to nie jest koniec. Ej, wskoczył, dobra. Nie chcę mi się z nim walczyć. Udało się górą przejść. Sporo ich tu jest. Skaczę, zwisam, wspinam się, robię co mogę. Działasz w słusznej sprawie. Komunikacja jest najważniejsza. Okej, idziemy dalej. Na szczęście udało nam się omijać zombiaków i z nimi nie walczyć. Niestety nie ma tak dobrze. Stamtąd. A, już wiem, co muszę zrobić. Dobra. Idziemy dalej. Jeden to skurczy mistrz parkouru. Spróbuję z nią pogadać. Zapomnij, wyłączyła radio. Powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa, na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj, i tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Wlazłeś na szczyt? O, ty sukinsynu! Nie wierzyłem, że może ci się to udać. A jednak dałeś radę. O, a jeden zdolna bestia. O, fakt.
Ciekawe, co będzie, jak na ten szczyt dotrze. Okej. I tu musi być teraz. Mam dużą wytrzymałość, ale czy aż taką dużą? Może być ciężko. Trzeba szybko zrobić, sprawnie. Trzeba będzie ten. Dobra. Ej, ten zdolna bestia. Jaki był cel tamtej twojej misji? Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju, jedności, łączyć ludzi, dawać im nadzieję. Możesz mnie nazwać beznadziejnym romantykiem. Mów, co chcesz. Ładne widoki są stąd. Ale lepiej nie spać na dół. I tam u góry jest jakiś ten... safe house chyba widzę. Odblokowania to fajnie. Kurde. To będzie wyzwanie tutaj. Dobra, jesteśmy. Jeden mistrz parkouru, kurczę. Co jest tam? Zobaczmy. To pojemnik z inhibitorami. Nie, tu nic nie ma. Trzeba dołem pójść. Aha.
Dobra, zapał się. Kurde. Ale jakoś daje radę. Skoczę. Więc nie ma na co próbować. Nie mówcie mi, że mam tam przeskoczyć. A, taki pomysł. Dobra. To było ciekawe rozwiązanie. I jesteśmy. Eden, słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy Dobra, trzeba wywalać jakieś niepotrzebne rzeczy. Te szare mi są zbędne. Szkoda, że nie mogę tego rozmontować. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Wyrywa pojemnik z inhibitorami. Lubię takie elementy parkouru w tej grze. Widoki są przepiękne. Widzę całą mapę. Tam jakieś góry. Dobra, teraz... Kurde. Zapałem na szczęście, ale... Jak ja mam tam wejść? Mamy. Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się. Świetnie. Posłuchaj. Tak sobie pomyślałem. Radionowa nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii, do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz.
Frankowi czy Juanowi? Przykro mi, Frank. Muszę odnaleźć Mię. Doceniam twoją wizję przyszłości, ale muszę znaleźć tę lekarkę z Gierę. Rozumiem, Aiden. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Bez odbioru. Muszę podłączyć pluskwę do nadajnika Jacka. Aiden. Wszystko gotowe, Matt. Antena działa. Dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Świetnie się spisałeś. Row i jego chłopcy przynajmniej nie zginęli na marne. Nie zapomnę ci tego. Zobaczymy się, jak tylko windy zaczną znowu działać. Juan, zrobiłem, co chciałeś. I dobrze zrobiłeś. Wybrałeś zdrowy rozsądek i empatię zamiast faszystowskich mrzonek. A co z twoją częścią umowy? Pamiętam o niej, Aiden. Niedługo się odezwę. Misją stróżów prawa jest służyć miastu i zabijać zarażonych. Męczy was chaos? Wierzycie w porządek? Pora, byście zaczęli działać. Dołączcie do stróżów prawa. Klucz do zaprowadzenia porządku w mieście to właśnie wy. Zaciągnijcie się już dziś. Udało się. Hej, miło cię widzieć. Auć. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Loan nie wierzy. Martwiłaś się o mnie. Zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary. Chcesz kupić nowe tenisówki. Teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Loan. Chyba... Szlak. Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. Do miejsca, w którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku, ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną. Okej. Tylko tu zbierzemy jakieś rzeczy. Mamy miejsce, gdzie można sobie grę zapisać, znaczy lansować. Dobrze, moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!